Aleksandra Żebrowska na swoim koncie na Instagramie publikuje głównie treści dotyczące samoakceptacji oraz szeroko rozumianej kategorii parentingowej. Nie boi się tematów trudnych czy nawet uchodzących za tabu. Często porusza kwestie związane z połogiem, trudami macierzyństwa czy dotyczące karmienia w miejscach publicznych. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Żona Michała Żebrowskiego w konsekwentny sposób pokazuje, że zmęczenie dotyka każdą matkę. Pozwala sobie na chwilę zwątpienia i wspiera inne matki w gorszych chwilach. Stara się pokazywać, że nagość jest całkiem naturalna, zwłaszcza podczas opieki nad małym dzieckiem. Aleksandra często pokazuje się na Instagramie bez grama makijażu, z włosami w nieładzie i bez żadnych filtrów. Tym razem opublikowała zdjęcie zrobione przez Michała Żebrowskiego. Karmi na nim piersią swoją najmłodszą pociechę. Wiedziała, że wywoła poruszenie części internautów, więc w podpisie zakpiła: przynajmniej pacha ogolona. Jak zwykle w takich sytuacjach, część internautów poczuła się oburzona, reszta stanęła po stronie Aleksandry Żebrowskiej. Posypało się mnóstwo komentarzy. Część fanów podchwyciła konwencję i także zaczęła ironizować. Głos zabrała między innymi Zofia Zborowska, która w swoim komentarzu nawiązała do jednego z ostatnich wpisów influencerki. Żebrowska pokazała w nim komentarz internautki, która poczuła się oburzona nagim zdjęciem Michała. Zborowska w taki sposób sparafrazowała hejterski wpis: pani Olu, nie rozumiem, po co takie zdjęcia z pachą ogoloną? Trochę prywatności. Doprawdy. I do tego zmusza pani biednego pana Michała do robienia takich zdjęć. To taki dobry człowiek i lekarz. A pani to? No sama nie wiem. Doprawdy. Pozdrawiam. Oczywiście to nie był hejt. Tylko moja opinia. Czytamy w komentarzu. Zobaczcie najnowszy wpis Żebrowskiej. Zobacz też, Aleksandra Żebrowska pokazała nagiego Michała Żebrowskiego i zaliczyła wpadkę. Internauci dostrzegli na zdjęciu pewien szczegół, foto, więcej, kompletnie nagi Michał Żebrowski chowa przyrodzenie pod kciukiem żony. Jarosław Bieniuk komentuje rozmiar, foto.